Witajcie kochani, tak jak obiecywałem w komentarzach, chciałem nagrać film, który pokazuje, jak bardzo przykład Świadków Jehowy, można go śmiało nazwać Biblią Świadków Jehowy, jak bardzo on różni się od innych przykładów Biblii. I chociaż jak świadkowie idą do ludzi, no teraz już nie idą, bo jest telepandemia, to mówią, że proszę Pana, proszę Pani, ta Biblia jest taka sama jak Pani Biblia. No więc dzisiaj postaram się przedstawić Wam fragmenty Biblii, które pokazują, że nie do końca, a wręcz w ogóle ta Biblia w wielu miejscach kompletnie nie jest taka sama. I tak naprawdę ta Biblia wspiera wierzenia Świadków Jehowy. No to zaczynamy. W pierwszym przykładzie chciałbym użyć werset z listu do Filipian 2:6, gdzie w pierwszym wydaniu świadków, to jest ten tutaj, na górze w lewym górnym rogu, mówi coś, a pod spodem umieściłem najnowszy przekład Biblii Świadków Jehowy. Później mamy uspółcześnioną Biblię Gdańską, Biblię Tysiąclecia, piąte wydanie, Biblia Gdańska, i Biblia Warszawska, Biblia Poznańska oraz King James Version. Po angielsku, żeby może jeszcze porównać z tą Biblią, ponieważ świadkowie bardzo chętnie z niej korzystali niegdyś. Teraz jak już mają swoją, to już więcej nic do szczęścia im nie trzeba. No więc, werset, który mówi tak. W pierwszej edycji Biblii Świadków mówił, który chociaż istniał w postaci Bożej, nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, żeby być równym Bogu. Najnowszy przekład Biblii Świadków mówi, chociaż istniał on w postaci Bożej, nie brał pod uwagę, żeby sięgnąć po coś, do czego nie miał prawa i zrównać się z Bogiem. Tak więc widzimy, że między Biblią Świadków, pierwszym wydaniem, a ostatnim, istnieje bardzo duża różnica w tłumaczeniu. Zostały dodane słowa, żeby zmienić sens tego wersetu. A co mówią inne wersety? UBG mówi, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. I warto przypomnieć, że w tamtej sytuacji Jezus schodząc na ziemię, stał się człowiekiem, zrezygnował, żeby być Bogiem, żeby być w niebie i w ten sposób się ogołocił. I właśnie chodziło o to, że nie miał na myśli zagarnięcia takiego, żeby na ziemi być cały czas tym Bogiem, tylko stał się człowiekiem, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Tysiąclatka mówi, on to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, czyli taką sposobność miał. Czyli mógł dokonać wyboru, że nie schodzi na ziemi, nadal w niebie jest Bogiem. Gdzie świadkowie mówią w najnowszym przekładzie, że Jezus nie chciał sięgać po coś, do czego nie miał prawa. I to jest bzdura. Kompletnie dodane słowa. Biblia Gdańska mówi, który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo, równym być Bogu. Warszawska mówi, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I to cały czas odnosi się do tego, że Jezus przybrał postać ludzką w tamtym momencie. Poznańska mówi, on to istniejąc w naturze Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem. Czyli tak samo jak w tysiąclatce jest wspomniane, że Jezus miał taką sposobność. I po angielsku w King James Version czytamy who being in the form of God through it not robbery to be equal with God. Czyli tutaj to tłumaczenie bardzo podobnie brzmi jak wszystkie inne polskie, oprócz dwóch przekładów Świadków Jehowy. To jest pierwszy przykład. Zobaczmy dalej. Dzieje apostolskie 7:59.
i kamienowali Szczepana, a on błagał i mówił: Panie Jezusie, przyjmij mego ducha. To czytamy w Biblii Świadków Jehowy, pierwsze wydanie. Czyli drodzy świadkowie, jeśli uważacie, że nikt nie modlił się z pierwszych chrześcijan do Jezusa, nikt do niego nic nie mówił, bo to było bałwochwalstwo, no to tutaj we własnej Biblii możecie przeczytać, że jednak Szczepan to zrobił. W najnowszym wydaniu Biblii Świadków czytamy: i rzucali w Szczepana kamieniami, a on błagał: Panie Jezusie, przyjmij mojego ducha. Czyli tak samo. UBG. Tak kamienowali Szczepana modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. Czyli tutaj w UBG bardzo uwydatniono, że Szczepan modlił się tymi słowy do Jezusa. Tysiąclatka. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. Biblia Gdańska. I kamienowali Szczepana modlącego się i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. Warszawska. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Biblia Poznańska. I kamienowali Szczepana. On zaś modlił się tymi słowami: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. King James Version. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Tak naprawdę wszystkie te przekłady, nawet te świadkowskie, mówią o tym, że Szczepan błagał i mówił do Jezusa. Ale trudno sobie wyobrazić, że jeśli tego Jezusa obok Szczepana nie było, to nie było tylko takie mówienie do Jezusa, bo go nie było, więc musiała być to modlitwa. I to jest logiczne wytłumaczenie, dlatego jeśli świadkowie twierdzicie, że nie można modlić się do Jezusa i nikt tego nie robił, no to jesteście w błędzie. Nawet we waszej własnej Biblii jest to napisane, tak jak w innych przekładach. Także być może ten przykład nie dowodzi zmienionego wersetu u świadków, ale nie znajdziecie tam na pewno słowa, że Szczepan modlił się do Jezusa tymi słowy. Po prostu błagał albo mówił, no ale była to forma modlitwy. Ale jakby tego było mało, co dalej czytamy u świadków? Nie do końca, może ten werset nie jest zmieniony, ale dalej kontekst tego fragmentu jest zmieniony, ponieważ Biblia Świadków w pierwszym wydaniu mówi: potem upadłszy na kolana, zawołał silnym głosem: Jehowo! Nie policz im tego grzechu. Kiedy to powiedział, zapadł w sen śmierci. Najnowsza wersja Biblii Świadków mówi: potem padł na kolana i zawołał silnym głosem: Jehowo, nie rozliczaj ich z tego grzechu. Po tych słowach zasnął snem śmierci. Inne Biblie mówią: a upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął. Mógłbym przeczytać wszystkie te inne fragmenty z innych Biblii niż świadkowskie. Wszędzie znajdziecie tam słowo Panie, tytuł Panie, gdzie werset wcześniej jest wyraźnie mowa o Jezusie. Tylko świadkowie Jehowy musieli to przerobić, że najpierw Szczepan mówi do Jezusa, a później do Jehowy. Czy to ma sens? Czy to się w ogóle jakoś klei? Nie, ale nie dziwi nas to za bardzo, ponieważ świadkowie Jehowy wciskają wszędzie, gdzie się da, imię Jehowa. Nawet tam, gdzie kontekst wyraźnie wskazuje na Jezusa Chrystusa. Potrafią te wersety tak żonglować, że raz Jehowa, raz Jezus, tak jak już w ostatnich filmach o tym mówiłem, że to kompletnie traci sens. Chociaż cały fragment i kontekst tych fragmentów wskazuje na Jezusa Chrystusa. Jedziemy dalej. Rzymian 10:13. Świadkowie w pierwszej wersji mówią: gdyż każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony.
Druga wersja świadków mówi: każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony. Czyli tutaj konsekwentnie ten werset pozostał. Ale co czytamy w innych przykładach? Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, dostąpi zbawienia. I w wersji King James Version: For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Czyli tutaj znajdujemy Lord, a w innych przekładach Pan. A co zrobili świadkowie? No jak to co? Konsekwentnie wstawili tam imię Jehowa. Tylko pytanie, o kim głosili pierwsi chrześcijanie? Czyje nauki głosili? Kto ich był nauczycielem? Kto był ich panem? Od jakiego imienia nazwani zostali chrześcijanami? Od imienia Jehowy? Nie, od imienia Jezusa. Ale co jest ciekawe, spójrzmy kawałek wyżej. Biblia Świadkowska, werset 9, bo byliśmy przed chwilą na wersecie 13. Co sami świadkowie Jehowy piszą? Bo jeśli publicznie wyznasz to słowo w twoich ustach, że Jezus jest Panem i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz wybawiony. W najnowszej wersji czytamy: tak więc jeśli publicznie wyznajesz ustami, że Jezus jest Panem i wierzysz w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, to będziesz wybawiony. W innych przekładach jest podobnie wyrażone to sformułowanie, że jeśli wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu w Niego, będziesz zbawiony. No ale w tych wszystkich przekładach Biblii, które nie są świadkowe, tam nie ma wstawionego w 13 wersecie imienia Jehowa, a u świadków zostało to zrobione. Czyli tak naprawdę kontekst całego tego fragmentu wskazuje na Jezusa Chrystusa, tak jak wcześniej powiedziałem. Ale świadkowie Jehowy, żeby wspierać klub przyjaciół Jehowy, wstawili tam imię Jehowa. W ten sposób zupełnie odwrócili uwagę od Jezusa Chrystusa, który tak naprawdę niby według nich jest ich zbawicielem. Ale czy tak do końca, jeśli schodzi na drugi plan, gdzie to sam Ojciec wyznaczył go na tego zbawiciela, króla i przed którym ma się zginać każde kolano? Czy świadkowie Jehowy zginają kolano przed Jezusem, zmieniając treść Biblii w taki sposób? Ja bym nie powiedział. Także tutaj w tym fragmencie bardzo ładnie widać manipulację tłumaczenia świadków Jehowy. Dalej, 1 Koryntian 2,16. Albowiem, któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać? My wszakże mamy umysł Chrystusowy. Pierwsze wydanie świadków. Drugie, bo kto poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać? Ale my mamy umysł Chrystusowy. UBG, kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusowy, Chrystusa. I tak samo brzmią wszystkie inne przekłady, nawet King James Version, które mówią o tym, że któż poznał umysł Pana? I tym Panem dla pierwszych chrześcijan był Jezus Chrystus. Tak samo właśnie kończy się ten werset, do kogo się odnosi ten fragment, tak? Że tym Panem, o którym jest mowa, że któż poznał jego umysł, jest właśnie Jezus Chrystus. Ale świadkowie stawili tutaj, któż poznał umysł Jehowy, żeby mieć umysł Chrystusowy, czyli taka żonglerka znowu. Za każdym razem świadkowie wciskają imię Jehowa tam, gdzie nie jest o nim mowa. Jest tu mowa o Jezusie Chrystusie. Kolejny fragment. Łukasza 1,16.
i wielu synów Izraela zawróci ku Jehowie, ich Bogu. Najnowsza wersja Świadków. I zawróci wielu Izraelitów ku Jehowie, ich Bogu. Inne przykłady mówią, i wielu synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. A wielu synów izraelskich obróci ku Panu, ich Bogu. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. Wielu synów Izraela nawróci do ich Pana, Boga. I w wersji angielskiej słyszymy, i w wersji King James Version czytamy, and many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. Czyli tak naprawdę wszystkie przekłady mówią podobnie, że wielu synów Izraela nawróci się do ich Pana, Boga. Tym Panem, kto jest? Jehowa dla pierwszych chrześcijan i dla obecnych? No Jezus. I właśnie o tym mówił Stary Testament proroczo. Właśnie wspominał o Jezusie, że to On miał być tym Panem, do którego Izraelici mieli nawrócić. Ale Świadkowie Jehowy wspierają klub Przyjaciół Jehowy i wstawili tam imię Jehowa. Chociaż w manuskryptach tych najstarszych, dostępnych mamy słowo Kyrios, czyli Pan. I chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na coś bardzo ważnego. Fragment ten tak naprawdę wyjaśnia, dlaczego jest to manipulacja. Zaczynając od 15 do 17, przeczytajmy sobie, nawet u świadków Biblii, i zrozumiemy, dlaczego to jest manipulowane. On bowiem będzie wielki przed Jehową. Nie ma jednak pić wina ani mocnego napoju i już od łona matki będzie napełniony Duchem Świętym. I wielu synów Izraela zawróci ku Jehowie, ich Bogu. Pójdzie przed Nim z duchem i mocą Eliasza, żeby zawrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku praktycznej mądrości prawych, żeby przygotować Jehowie lud przysposobiony. Ten fragment tak naprawdę odnosi się do Jana Chrzciciela, ponieważ on miał być wielki przed Panem, tak jak mówią wszystkie inne przekłady Biblii, prócz tych świadkowskich. I tak naprawdę on miał nie pić tego wina, mocnego napoju, miał być napełniony już w łonie matki Duchem Świętym i on miał przygotowywać serca ludu na przyjście Mesjasza. Ale tak naprawdę co zrobili świadkowie? Stawili w miejsce Pan Jehowa. I cały ten fragment traci jakiś logiczny sens, bo mówi o Jehowie, a tak naprawdę nie mówi o Jehowie, tylko o Jezusie Chrystusie. I ponieważ ten werset 16 bardzo byłby nieponosie świadkom Jehowy, że wielu synów Izraela zawróci ku Jezusowi, ich Bogu, oni musieli tu wstawić imię Jehowa. Żeby nie było, że Jezus jest Bogiem, bo oni nie wierzą w to. I oczywiście z uporem maniaka będą przy rozmowach z wami mówili, że Jezus w ogóle nie jest Bogiem. Chociaż Jana 1:1 mówi wprost, że jest. Więc cała ta manipulacja musiała pójść dalej. Czyli ten kontekst mowy o osobie, do której odnosi się ten fragment, musiał być zmieniony, że nawet tutaj wstawili Jehowa, tak? Będzie wielki przed Jehową. Tak, i żeby przygotować Jehowie lud przysposobiony. Chociaż tak naprawdę Jan Chrzciciel przygotowywał ludzi na przyjście Jezusa. Dlatego ten fragment jest bardzo dobrym przykładem manipulacji świadków Jehowy. Pójdźmy dalej. Kolosan 1:16-17. Bo za Jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widziane i co niewidziane, co widzialne i co niewidzialne, czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez Niego i dla Niego. Tak mówi pierwsza wersja Świadków Jehowy. W Biblii, w najnowszej Biblii Świadków Jehowy czytamy,
Wszystko inne w niebie i na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy to trony, zwierzchnictwa, rządy czy władze, zostało stworzone za jego pośrednictwem. Wszystko to zostało stworzone poprzez niego i dla niego. No zobaczmy, co mówi UBG. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. I tak samo w innych fragmentach możemy przeczytać, że wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Tak samo mówi Biblia Świadków Jehowy. To znaczy w tym fragmencie, że przez niego i dla niego. Tu sami świadkowie przyznają, że zostało to stworzone dla niego. Więc jeśli dla niego, no to czy to byłby zwykły anioł wyróżniony przez Ojca? No ja bym nie powiedział. I na co warto zwrócić uwagę? Świadkowie tłumaczą to w taki sposób. Ja tutaj zwróciłem uwagę na sformułowanie za pośrednictwem. I to sformułowanie bardzo pasuje świadkom, ponieważ świadkowie Jehowy bardzo często traktują Jezusa tak samo jak w ofierze, jaką złożył za ludzi, jako takiego albo cielaka, którego się składa w ofierze, że Bóg składa ofiarę z Jezusa. Nie tak, żeby to jakąś większą wartość miało ze strony Jezusa. Oni to tak uprzedmiotowiają. I tak samo tutaj sformułowanie za pośrednictwem jego, to odnosi się tak jakby ojciec używał syna do stworzenia czegoś, tak naprawdę jakby go posyłał, dawał mu zadanie i że to nie jest tak, że oni razem jako równi sobie, jako Bóg jeden stwarzają, tylko że jeden Bóg, ten jedyny Jehowa daje Jezusowi, aniołowi takie zadanie, żeby stwarzał. I to tak rozmydla właśnie osobę Jezusa jako Boga. Ale na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że świadkowie dodali słowo wszystko inne dwa razy. Przynajmniej ja tu widzę, że zostało to użyte, że wszystko inne. I tutaj w 17 może właśnie dlatego tu więcej tych słów inne, cztery razy w sumie, mówi o tym, że no tak, wszystko inne zostało stworzone przez Jezusa, ale sam Jezus został stworzony przez Boga Ojca. Gdzie tak naprawdę z tego wersetu tak nie wynika, a we wszystkich innych fragmentach nie ma użytego słowa wszystko inne. To słowo zostało dodane przez Świadków Jehowy i ono nie występuje. I w tych manuskryptach, które są najstarsze, dostępne, nie ma słowa inne. Świadkowie tutaj właśnie dodali to, aby zrobić z Jezusa kogoś stworzonego przez Ojca i że Jezus wcale nie jest Alfą i Omegą, nie jest Bogiem, nie jest równy Bogu i takie inne rzeczy. To są wierzenia świadków. Lecimy dalej. Hebrajczyków 1:8. Natomiast w odniesieniu do Syna, Bóg jest Twoim tronem na wieki wieków, a berło Twego Królestwa jest berłem prostolinijności. Tak mówi pierwsza wersja Biblii Świadków, druga mówi, natomiast o Synu mówi, Bóg jest Twoim tronem po wieczne czasy, już na zawsze, a berło Twojego Królestwa jest berłem sprawiedliwości. I porównajmy teraz inne przykłady. UBG na przykład, lecz do Syna mówi, Twój tron, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło Twego Królestwa. Tysiąclatka mówi, do Syna zaś. Tron Twój, Boże, na wieki wieków. Berło sprawiedliwości, berłem Twojego, berłem Królestwa Twego. Biblia Gdańska mówi, ale do Syna mówi, stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków. Laska sprawiedliwości jest laską Królestwa Twego. Warszawska mówi, lecz do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło Królestwa Twego. Poznańska, o Synu jednak.
Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwości jest berło Twego panowania. I King James Version, but unto the Son he said, the throne of God is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of the kingdom. Ja nie wiem, czy ja dobrze to czytam, ale staram się jak mogę. Ale tutaj też w tej King James Version mówi fragment O God, czyli O Boże. I u świadków tego nie ma. Co zrobili świadkowie? Świadkowie zrobili z Boga Ojca tron dla Jezusa Chrystusa. Czyli tak można powiedzieć, że Jezus siedzi na swoim Bogu. To jest kompletnie bez sensu. Ale musieli zrobić coś takiego, żeby wyciąć tłumaczenie, które w każdej innej Biblii, zobaczcie, tu mam 6 przekładów, takich najbardziej znanych, wybranych, żeby pokazać, że Biblia Świadków w ogóle nie jest taką samą Biblią, jak inne Biblie, które są dostępne. Jeśli Świadkowie naprawdę zależy wam na tym, żeby posługiwać się Biblią, to musicie zdać sobie sprawę, że musicie przebadać to, czy faktycznie ta Biblia jest taka sama. Czy wystarczy wam tylko stwierdzenie ciała kierowniczego, tak, tak, ona jest taka sama, ale korzystajcie z naszej. To jest taki chwyt, że tak naprawdę wierzycie na słowo, ale nie zabierzecie się do tego, żeby to sprawdzić. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy to zrobić i pokazać, jak bardzo te fragmenty kluczowe, które mówią o tym, że Jezus jest Bogiem i zostało to bardzo mocno zafałszowane w Biblii Świadków, żeby to uwydatnić. Lecimy dalej. Dzieje apostolskie 20:28. Co napisali świadkowie w pierwszej wersji? Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę, pośród której Duch Święty ustanowił was nadzorcami, abyście paśli zbór Boga nabyty przez Niego krwią Jego własnego Syna. Nowa wersja Biblii Świadków mówi: uważajcie na samych siebie i na całą trzodę. Duch Święty ustanowił was w niej nadzorcami, żebyście paśli zbór Boga kupiony przez Niego krwią Jego własnego Syna. To mówią inne przekłady. UBG. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w których was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Widzimy już różnicę? Tysiąclatka mówi, uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Ten Bóg nabył własną krwią ten zbór, ten Kościół. Ja może będę czytał tylko ostatnią frazę tego fragmentu, bo o to nam chodzi. Gdańska mówi, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Warszawska mówi, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Poznańska, abyście doglądali i dostarczali pokarmu wspólnocie Boga, który ją nabył na własność przez swoją śmierć. I King James Version, to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. Czyli we wszystkich tych fragmentach czytamy, że Bóg nabył Kościół, zbór, trzodę własną krwią. A świadkowie co zrobili z tym fragmentem? Jeszcze raz przeczytamy. Abyście paśli zbór Boga nabyty przez Niego krwią Jego własnego Syna. Czyli tak naprawdę tutaj zrobili znowu z Jezusa takiego baranka albo cielca, którego Bóg składa w ofierze. Nabywa zbór krwią swojego Syna, tak? A tak naprawdę, czyj to jest zbór, czyj to jest Kościół? Nie mówi się, że to jest
Kościół Chrystusowy? No to jeśli Kościół Chrystusowy, to dlaczego nie Jehowowy? Czyż to Jezus nabył ten Kościół i tak naprawdę jak mówił do apostoła Piotra, paś moje owieczki, to nie powiedział paść owieczki Jehowy, który nabył ten zbór moją krwią, tylko powiedział paść moje owieczki, tak? Czyli to jest mój Kościół. I o co w tym wszystkim chodzi? Oni musieli przerobić ten werset w taki sposób, żeby Bóg tyczyło się do Jehowy, do Ojca, a nie do Jego Syna, czyli do Jezusa Chrystusa. A tutaj ten werset mówi, że Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Świadkowie zrobili, że własną krwią Jezusa nabył Bóg Kościół. Kupił, tak? To jest kompletnie bez sensu. Ten fragment w ogóle się nie klei. Logicznie jest zmanipulowany. Także tutaj świadkowie Jehowy też zmanipulowali ten fragment, żeby tylko wybrnąć z tego, że Biblia mówi jasno, że to Bóg nabył Kościół, zbór własną krwią i tym Bogiem jest Jezus. Jedziemy dalej. 1 Tymoteusza 4:1. Co mówią świadkowie? Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze, natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów. To mówi pierwszy przekład świadków. Drugi mówi jednak natchnione słowo wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze, natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów. A co świadkowie Jehowy zrobili? No tego się dowiemy zaraz. Przeczytajmy inne fragmenty, które wynikają z innych przekładów. UBG, a Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Nas najbardziej interesuje tutaj kilka pierwszych słów, gdzie świadkowie mówią, jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, a inne fragmenty mówią, a Duch otwarcie mówi. Tysiąclatka, Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych, Biblia Gdańska, a Duch jawnie mówi. Warszawska, a Duch wyraźnie mówi. Poznańska, Duch wyraźnie mówi. I King James Version mówi, now the Spirit speaketh expressly. Czyli we wszystkich przekładach innych niż świadkowskie dowiadujemy się, że Duch Święty otwarcie, wyraźnie, jawnie, z ekspresją, tak, tutaj, mówi, czyli Duch mówi. Ale świadkom to nie za bardzo pasuje, bo według świadków Jehowy Duch Święty to prąd elektryczny, którym posługuje się Jehowa. No, później jeszcze trochę Jezus dostał tego prądu, uczniowie pierwsi, tak? I dodatkowo w obecnych czasach ciało kierownicze jest tak jakby zasilane tym prądem elektrycznym Boga. Nie jest natchnione, ale jednak jakimś cudownym sposobem jest zasilane, żeby tworzyć nowe światła typu zazębiające się pokolenia. Już tak w nawiasie. Świadkowie Jehowy musieli zmienić ten fragment w taki sposób, że brzmi on jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi. Ale czyja? Pominęli tutaj kompletnie rolę Ducha Świętego, o którym mówi ten fragment. Oryginalnie. Jeśli ktoś mi powie, że Biblia Świadków nie jest zmieniona, że te wszystkie inne przekłady są zmienione, no to trzeba być chyba świadkiem Jehowy, żeby w to tak mocno wierzyć. Także tutaj jest kolejny przykład tego, że świadkowie Jehowy zafałszowują nie tylko postać osoby Jezusa jako Boga, ale też Ducha Świętego, który dla nich jest tylko czynną mocą Bożą, takim prądem i nie może mówić. Dlatego musieli to ukryć, żeby świadkowie nie natykali się na ten fragment, w którym dowiadują się, że Duch coś mówi. Muszą to jakoś też strażnicy wytłumaczyć, nie? Dobra, jedziemy dalej.
Trochę będę tak skakał po tej Biblii, ale to są wersety, które moja żona zapisywała regularnie, kiedy natykała się na takie buble świadkowskie, które rażą w oczy, i ja z tego bardzo chętnie dzisiaj korzystam i jestem jej bardzo wdzięczny za to. Co czytamy u świadków? Rzymian 9:5, do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała. Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen. Nowa wersja Biblii Świadków mówi: są to potomkowie praojców, od których pod względem cielesnym pochodzi Chrystus. Niech Bóg, który jest nad wszystkim, będzie wysławiany na wieki. Amen. Zobaczmy inne przykłady. Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I tutaj we wszystkich innych przykładach, jakbym czytał, jest wyrażenie, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Ten jest ponad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. On jest Bogiem nad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen. Poznańska bardzo fajnie to oddaje. I King James Version mówi: Who is over all? God blessed forever. Amen. Także Świadkowie Jehowy, przypomnijmy, jak to oddają w najnowszej wersji swojej Biblii. Niech Bóg, który jest nad wszystkim, będzie wysławiany na wieki. Amen. Świadkowie Jehowy co zrobili? Tak naprawdę oni tutaj odłączyli kontekst mowy o Jezusie, że On jest tym Bogiem, który jest nad wszystkim, i żeby był błogosławiony. Zostało tak zamienione, żeby to oddzielić. I tak Świadkowie Jehowy bardzo często posługują się przesuwaniem przecinków, zamienianiem kropek na przecinki albo przecinki na kropki, rozdzielaniem i kombinowaniem. We wszystkich innych przekładach niż ten świadkowski znajdujemy wyraźne odniesienie, że słowa te, że tym Bogiem błogosławionym na wieki, który jest nad wszystkim, jest Jezus. Bo o Nim jest mowa w całym tym fragmencie. A Świadkowie Jehowy jak zwykle żonglują: Jehowa, Jezus, Jezus, Jehowa. Potrafią przeczytać werset o Jezusie i powiedzieć: no tak, chodzi o kogo? O Jehowę, nie? Kolejny fragment to Kolosan 2:9. List do Kolosan 2:9. Ja chyba trochę zmienię taktykę i zacznę czytać od Uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, żeby pokazać, jak mówi normalna Biblia, mogę to powiedzieć śmiało, a później przejdziemy do tej świadkowskiej i będziemy tłumaczyć. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Inny przykład. W nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Gdyż w nim mieszka wszystko zupełność bóstwa cieleśnie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W nim bowiem w jego ciele mieszka cała pełnia bóstwa. I King James Version: For in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Czyli brzmi tak samo jak te wszystkie przykłady. A co zrobili świadkowie? Gdyż właśnie w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. A najnowszy przykład mówi: bo to on w całej pełni jest ucieleśnieniem Bożych przymiotów. Właśnie chciałem zwrócić uwagę, że ta pierwsza wersja Biblii Świadków jeszcze bardzo dobrze wyrażała te słowa, ale to nie za bardzo licowało z naukami ciała kierowniczego i trzeba było to ulepszyć w cudzysłów. Czyli ten pierwszy przekład Biblii Świadków mówił tak samo tak naprawdę jak inne wszystkie przykłady Biblii.
ale ta najnowsza Biblia, ta profanacja, mówi, że Jezus jest ucieleśnieniem Bożych przymiotów. Kompletnie został zmieniony sens tego wersetu. Tak więc nie można powiedzieć, że w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, bo to za bardzo przybliżałoby Jezusa do bóstwa, tak? Że skoro w nim mieszka cała, cieleśnie mieszka cała pełnia boskości, no to jak cała, tak? Nie tylko część przymiotów bożych, tak jak to na dole wyrażono w tej najnowszej Biblii Świadków, skoro cała pełnia boskości, to musi być Bogiem, na logikę. Dlatego ten fragment musiał być przerobiony, że Jezus miał przymioty boskie, nie? No owszem, my też mamy takie, nie? Ale nie można porównywać ich do tego, że ktoś jest Bogiem i że jakiś człowiek ma pełnię cieleśnie boskości, a Jezus miał. Czyli musi być Bogiem. Zostaniemy przy Kolosan. Tym razem werset 1, 15. Czytamy wszystkie normalne Biblie najpierw. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I King James Version. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Czyli tutaj mamy bardzo podobne znaczenie tych wszystkich fragmentów. Ale co zrobili świadkowie w pierwszej wersji? On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia. A najnowsza wersja mówi, on jest obrazem niewidzialnego Boga, pierwszym spośród całego stworzenia. No więc tak, w pierwszej wersji Biblii Świadków ten fragment został oddany prawidłowo, ponieważ interesuje nas słowo pierworodnym. We wszystkich przekładach Biblii, które przeczytaliśmy, nawet w pierwszym tłumaczeniu Świadków znajdujemy słowo tytuł pierworodny. Bo tu dokładnie chodzi o tytuł. Chodzi o to, że jemu się tak jakby należy najwięcej jako pierworodnym. I nawet w angielskiej wersji Króla Jakuba znajdujemy słowo firstborn, czyli pierworodny. Ale najnowsza wersja Biblii Świadków mówi pierwszym, już nie pierworodnym, pierwszym spośród całego stworzenia. Czyli tak naprawdę kompletnie zmieniono to słowo. Ja was też zachęcam do skorzystania w razie wątpliwości z Biblii interlinearnej, nawet tej świadkowskiej, w której znajdziecie greckie słowo, które wyraźnie oznacza pierworodny, a nie pierwszy spośród całego stworzenia. Czyli znowu w tym fragmencie świadkowie musieli zdegradować Jezusa z pierworodnego wszelkiego stworzenia do pierwszego spośród całego stworzenia. Co niby nie ma znaczenia, ale tak naprawdę ujmuje osobie Jezusa. Dobra, jedziemy dalej. Księga Wyjścia 3:14. Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Tak powiesz synom Izraela, będę posyłał mię do was. Tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. Tak odpowiesz synom Izraela. Jestem, przysłał mnie do was. I w angielskim tłumaczeniu ja nie wiem, czy ja będę
Ja nie wiem, czy ja mogę czytać tak wyraźnie to, jak to powinno być, ale będę się starał. Taki dobry angielski to ja nie jestem. Das sollt du say unto the children of Israel. I am had sent me unto you. Dobra, kalecza, ale niech będzie. A co zrobili świadkowie? W pierwszej wersji zrobili tak. Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: okażę się, kim się okaże. I dodał: oto, co masz powiedzieć synom Izraela. Okaże się, posłał mnie do was. To jest pierwsza wersja Biblii Świadków. Druga mówi: wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: stanę się, kim zechcę się stać. I dodał: powiedz synom Izraelitów. I dodał: powiedz Izraelitom, stanę się, posłał mnie do was. Tutaj może nie ma takich rażących zmian, aczkolwiek wydaje mi się, że można rozwinąć ten temat, ponieważ świadkowie Jehowy powiedzieli: albo okaże się, kim się okaże, okaże się, posłał mnie do was, albo stanę się, kim zechcę się stać. Stanę się, posłał mnie do was. Gdzie we wszystkich innych tłumaczeniach znajdujemy jestem, który jestem. I to jest niezmienne. I am, tak? I am that I am, he said. Po angielsku nawet. Wszystkie te przekłady mówią jestem, który jestem. A świadkowie przerobili to na okaże się, kim się okaże. I tu jest jeszcze bardzo ciekawy myk w tym wszystkim. Świadkowie Jehowy wciskają kity, że to faryzeusze wymyślili sobie, że Jezus czyni siebie równym Bogu. Otóż nie, ponieważ kiedy go zaczęli przepytywać, dopytywać się, żeby w sumie znaleźć na niego haka, czy jest Bogiem, Jezus co powiedział? Ja jestem. I oni wtedy chwytali za kamienie. I nie dlatego, że on uczynił siebie Synem Bożym, tylko czynił siebie Bogiem. Oni tak mówili. I to świadkowie Jehowy przerabiali to na zasadzie, że to sobie faryzeusze dopowiadali, a Jezus tego wcale nie powiedział. Ale Jezus mówiąc, ja jestem, zobaczcie na te ostatnie słowa tego wersetu. Jestem posłał mnie do was. No, wnioski zostawiam już dla każdego. To jest dla osób, które zastanawiają się, dlaczego w Biblii, w Starym Testamencie było imię Jehowa, a w Nowym znikło. I to jest trochę taki bardziej temat głębszy, ale on może wskazywać na to, że świadkowie Jehowy bardzo spłycają temat, oddzielają Boga jako Ojca, Syna, Ducha Świętego. A tego nie da się tak zrozumieć, ponieważ świadkowie Jehowy tak zmanipulowali, że to jest taka sieczka i ona kompletnie nie gra z Biblią. Ale jeśli się wgłębić chociażby właśnie to sformułowanie ja jestem albo jestem, posłał mnie do was, gdzie Jezus odpowiadał faryzeuszom ja jestem, daje dużo do myślenia. Dlaczego Jezus czynił się równym Bogu? Ponieważ tak było. Ten fragment właśnie wspiera to właściwe tłumaczenie Biblii. Jedziemy dalej. Rzymian 14, od 6 do 9. Rzymian 14 i werset 6. Zaczynamy. Co tu jest? Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, jako Pan, to ja dodam od siebie, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlatego więc, tak, dobra, tu już wystarczy, ale mogę przeczytać. Dlatego więc ty potępiasz swego brata, albo
Czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Tak mówi UBG. I wszystkie inne Biblie, które bym tu przeczytał, mówią o Panu. Dziewiąty mówi w tysiąclatce: po to bowiem Chrystus umarł i powrócić do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Tutaj tysiąclatka mówi Trybunał Boga. UBG mówi Trybunał Chrystusa. W Gdańskiej czytamy: staniemy przed stolicą Chrystusową. W Warszawskiej czytamy, że staniemy przed Sądem Bożym. Poznańska: przecież staniemy przed Trybunałem Boga. I w King James Version znajdujemy, że all stand before the judgment seat of Christ, czyli przed tak jakby fotelem sędziowskim Chrystusa. No, zobaczmy, co jest u świadków. Przeczytajmy może tą najnowszą wersję tym razem, bo ona będzie mocno uderzała prawdopodobnie w sens, jaki oddano w tych fragmentach właściwych. To wyróżnia jakiś dzień, wyróżnia go dla Jehowy. No ja, jakby miał być inaczej, no jak? Również kto wszystko jada, jada to dla Jehowy. Bogu przecież składa się podziękowania. Podobnie kto nie jada wszystkiego, nie jada tego dla Jehowy. I też składa Bogu podziękowania. W gruncie rzeczy nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i nikt nie umiera tylko dla siebie. Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Jehowy. A jeśli umieramy, umieramy dla Jehowy. Tak więc czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Jehowy. No i teraz nagła zmiana akcji. Chrystus przecież umarł i powrócił do życia w tym celu, żeby być Panem zarówno umarłych i żyjących. Czyli tak naprawdę, żeby należeć do Niego, tak? Czy umieramy, czy żyjemy? Należymy do Pana, do Chrystusa. W końcu po to umarł i powrócił do życia. Ale wcześniej co świadkowie zrobili? Dodali Jehowy. Dlaczego osądzasz swego brata? Albo dlaczego patrzysz na brata z góry? Przecież wszyscy staniemy przed tronem sędziowskim Boga. No i tak. To jest w ogóle masakra w tym fragmencie, gdzie czytamy o Jezusie. Czytamy w kontekście, że cały czas chodzi o Jezusa, który oddał za nas życie, tak? Umarł po to, żeby powrócić do życia, żeby być Panem dla tych wszystkich, ale stawiono tutaj, gdzie jest Pan, Kyrios, Jehowa. Tak właśnie umocniono klub Jehowy, chociaż te wersety tracą kompletnie sens w porównaniu z wersetem 9, gdzie on wyjaśnia, że te wszystkie zabiegi, jakie stosowali chrześcijanie, czy oni jedli, pościli, czy coś świętowali, jakiś dzień, wszystko to było dla ich Pana, który za nich umarł i powrócił do życia, żeby ich nawet później sądzić ze swojego tronu sędziowskiego, tak? Bo Jezus ma być tym sędzią. Ale wcześniej świadkowie musieli pododawać Jehowy. Kompletnie się to kupy nie trzyma. Zobaczmy, jak mówi ten pierwszy fragment Biblii Świadków. Kto przestrzega dnia, ten go przestrzega dla Jehowy. Tutaj też jest. Również kto je, ten je dla Jehowy. Poskłada podziękowania Bogu. A tu w tej nowszej wersji co zrobili? Bogów przecież składa podziękowania. No tak. Czyli tak naprawdę chodziło tutaj o Jezusa, skoro składa podziękowania Bogu, a wszystko mówi o Jezusie, no to trzeba było wstawić Jehowa, bo to tak jakby do Jezusa się odnosiły te wersety, to by wyszło, że On jest Bogiem. No to co zrobimy? Jezus nie jest Bogiem, tylko aniołem, więc wstawimy tu imię Jehowa, bo to On jest Bogiem, a Jezus już nie. Więc skoro Biblia uparcie mówi o tym, że Jezus jest Bogiem, my wstawimy tutaj Jehowa i jakoś to zafałszujemy, nie? Bardzo fajnie. Tak. No i tutaj też dziewiąty mówi o tym, że Chrystus po to umarł i ożył, żeby być Panem zarówno umarłych, jak i żywych.
Ładne kwiatki, nieprawdaż, drogi bracie, droga siostro? Cóż to się stało? Porównaj sobie wszystkie inne wersety. Dobra, jedziemy dalej. Jana 18:6. Jana 18:6. Przeczytamy inne przykłady. Gdy tylko im powiedział, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. To jest to, o czym mówiłem wcześniej z Księgi Wyjścia. Skoro więc Jezus rzekł do nich, ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Skoro im rzekł, ja jest, postąpili nazad i padli na ziemię. Biblia Gdańska w ogóle ma taki archaiczny język, ale też bardzo dobrze oddaje to wszystko. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Kiedy więc Jezus powiedział, ja nim jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. King James Version, I am. They went backward and fell to the ground. I am. Jezus powiedział, I am. Co mówią świadkowie? Kiedy jednak rzekł do nich, ja nim jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Najnowsza Biblia świadków mówi, kiedy jednak Jezus powiedział, to ja, cofnęli się i upadli na ziemię. Nie wiem, czy poczuliście to samo, co ja w tym momencie, gdzie we wszystkich innych przekładach w większości jest powiedziane, ja jestem. To, co powiedziano w Księdze Wyjścia, ja jestem, mnie posłał. Tutaj Biblia Poznańska mówi, ja nim jestem. I tak ta wcześniejsza wersja Biblii Świadków, ja nim jestem, też mówi tak jak Poznańska. Ale ta najnowsza wersja Świadków to ja. Kompletnie tak jakby odciąga czytającego Biblię, w której znajdzie tekst ja jestem, który mógłby kojarzyć go z tym, że to Jezus jest Bogiem, tak? Że ja jestem, mnie posłał. Wystarczyło zmienić na to ja, czego w oryginałach nie ma. Nie ma tego w manuskryptach. Jezus nie powiedział to ja, tylko powiedział ja jestem. I to jest mocno zmienione. Idziemy dalej. Jana 17:8. Sąsiedzku, wersecik. Normalne przykłady mówią, dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Dobra, zobaczmy, co zrobili świadkowie. W najnowszej wersji mówią, bo to, co ty mówiłeś mnie, ja przekazałem im. A oni to przyjęli i naprawdę zrozumieli, że przyszedłem jako twój przedstawiciel. Uwierzyli, że to ty mnie posłałeś. Czy coś tu zostało dodane? Zobaczmy w pierwszej edycji Biblii Świadków. Ponieważ wypowiedzi, które ty mi dałeś, ja dałem im, a oni je przyjęli i naprawdę poznali, że wyszedłem jako twój przedstawiciel i uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Tak więc w obu przekładach Biblii Świadków zostało dodane przedstawiciel, ponieważ w innych przekładach tego nie ma, zostało to wymyślone, wykombinowane. Znowu ten fragment u Świadków Jehowy pomniejsza osobę Jezusa do roli takiego posłańca, takiego listonosza, tak, takiego ścielca, z którego złożyć ofiarę, przedstawiciela Boga. A wszystkie inne, te normalne przekłady mówią, że od ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To tak jakby dodawało Jezusowi większej rangi, tak?
A tutaj ja, twój przedstawiciel, to taki jakby pracownik dla Boga, tak? Jestem przedstawicielem handlowym Jehowy, przychodzę do was i mam coś do powiedzenia. Ale ja to jestem taki pomniejszy, skupcie się na Jehowie, nie? Słuchajcie, klub przyjaciół Jehowy to jest number one. Gdzie tam Jezus, gdzie ja? Nie jestem Bogiem, jestem aniołem, czcicie Jehowę. Tak by wynikało z tego zmienienia wersetu. Lecimy dalej. Tutaj jeszcze mamy werset szósty tego fragmentu. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowa. W każdym z tych wersetów normalnych Biblii znajdziemy sformułowanie objawiłem imię Twoje ludziom. Objawiłem imię Twoje ludziom. Objawiłem imię Twoje ludziom. Objawiłem Twoje imię ludziom. W angielskiej wersji nawet czytamy I have manifested the name unto the men. Czyli objawiłem. Świadkowie co zrobili? Ujawniłem Twoje imię ludziom. Nie objawiłem, tylko ujawniłem. W najnowszej wersji mówią wyjawiłem Twoje imię ludziom. Tutaj też jest zmiana i to znacząca. Objawiłem Twoje imię. To nie jest tylko to, co robią świadkowie Jehowy. Oni zamienili te słowa na ujawniłem lub wyjawiłem Twoje imię ludziom. Na zasadzie cześć Żydzi, wiecie jak Bóg ma na imię? Oni nie. To ja wam to wyjawię. To imię brzmi Jehowa. Jehowa. I oni tak jakby dowiedzieli się, że Bóg ma na imię Jehowa, jakby tego wcześniej nie wiedzieli. I te zmiany w Biblii Świadków bardzo dobrze pasują do ich działalności, kiedy idą do ludzi i mówią, a wie pan jak Bóg ma na imię? No Jezus. Nie. Pokażę panu w Biblii. Jahwe. Albo Jehowa. Ojej, ja tego nie wiedziałam. Ale o co chodziło w wersecie, który brzmi objawiłem? To nie chodziło o to, że Żydzi nie wiedzieli, jakie jest imię Boże. Oni doskonale znali, oni wiedzieli, jakie jest to imię. Ale Jezus poprzez swoją osobę, przez swoją mowę, swoje postępowanie, swoje tłumaczenie ludziom, przez reagowanie na różne sytuacje, pokazał ludziom, jaki jest Bóg. Bo nawet świadkowie Jehowy na swoich zebraniach mogą mówić o tym i mówią, że czy mieć dobre imię, jakie masz imię u Boga, to nie jest tak, że ja nazywam się Józek, Franek albo Tereska przed Bogiem, tylko jakim jesteś człowiekiem przed Bogiem, tak? Jakie jest twoje imię dla Boga? W znaczeniu, jak on cię ocenia, jakim jesteś. Więc tutaj Jezus pokazał, jaki jest Bóg. I dlatego tu jest oryginalnie słowo objawiłem Twoje imię ludziom, a świadkowie Jehowy spłycili to do głoszenia na zasadzie tylko mówienia, jak ten Bóg ma na imię. I to pasuje, ta zmiana pasuje bardzo do ich działalności. Bardzo mocno spłyca znaczenie tego wersetu. No tak. Lecimy dalej. 2 Koryntian, 3 rozdział. Tak, to jest tutaj. I wersety od 14 zaczniemy. Czytamy w nich tak, w normalnych Bibliach. Lecz ich umysły zostały zaślepione aż do dziś, bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Do 17. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostaje zdjęta. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. I w podobnym kontekście możemy odczytać te słowa innych fragmentach Biblii, natomiast zobaczmy, co zrobili świadkowie. W najnowszej wersji brzmi to tak, ale ich umysły były przytępione,
aż do dzisiaj, kiedy czytane jest Stare Przymierze, zakrywa ich ta sama zasłona, bo może zostać usunięta tylko dzięki Chrystusowi. W gruncie rzeczy zasłona po dziś dzień leży na ich sercach, zawsze gdy czytane są Pisma Mojżesza. No i teraz hicior, ale gdy ktoś zwraca się ku Jehowie, zasłona zostaje usunięta. Jehowa jest istotą duchową i gdzie święty duch Jehowy, tam wolność. Słuchajcie, to jest hicior. Kontekst mówi o tym, że ta zasłona, ten brak zrozumienia Starego Testamentu, który mówi o tym, że on przygotowuje ludzi na przyjście Chrystusa, że ta zasłona zostanie usunięta tylko dzięki Chrystusowi. I tu werset 17 w tych normalnych przykładach mówi, że jest on duchem, a gdzie duch pański, tam wolność. To jest list do Koryntian. Wtedy Jezus już był w niebie, tak? Czyli nie był w ciele na ziemi, tylko po prostu poszedł do nieba. Że jest duchem i tam, gdzie jest jego duch, tam jest wolność. Czyli ta zasłona zostaje zdjęta. Gdy się nawrócą do Pana. Czyli słowo Kyrios jest użyte. Ale świadkowie Jehowy wstawili tutaj Jehowa, tak? I to jest właśnie hicior, że oni nie nawracają ludzi w swojej działalności do Chrystusa, dzięki któremu ta zasłona zostaje usunięta. I jeszcze bardzo ważny element. Lecz gdy do Pana się nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Nawet świadkowie mówią, ale gdy ktoś zawraca się ku Panu, zasłona zostaje usunięta. Czyli jeśli się nawrócisz do Jezusa, ta zasłona zostaje usunięta. Ale to nie pasuje do nauk świadków Jehowy. I tu musi być stawione w cudzysłów musi, Jehowa, żeby licowało z ich naukami. Także tutaj te dwa wersety, 16, 17, w których powinno być Pan i chodzić o Jezusa, stawiono Jehowa, totalnie miksują sens całego fragmentu. Także tutaj świadkowie mocno też się postarali, żeby ten klub przyjaciół Jehowy został umocniony. Niby mowa o Jezusie, że tylko dzięki niemu te zasłony zostają usunięte, ale no chwała Jehowie i tak dalej. Jezus nadal jako narzędzie, przedstawiciel handlowy Jehowy, tak żeby ten klub Jehowy był umacniany. Dobra, teraz Kolosan 3:24. W normalnych fragmentach czytamy tak. Wiedząc, że od Pana otrzymaliście dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. Że od Pana otrzymaliście dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Panu Chrystusowi służycie. I tak samo w innych przekładach mamy. Służcie więc Panu Chrystusowi. Co zrobili świadkowie w najnowszej wersji? Bo przecież wiecie, że od Jehowy otrzymacie w nagrodę dziedzictwo. Służcie Panu Chrystusowi jako niewolnicy. Pierwsza wersja, jak mówi świadków? Bo wiecie, że to od Jehowy otrzymacie należną nagrodę dziedzictwa. Służcie jako niewolnicy Panu Chrystusowi. I tutaj też jest jakaś schizofrenia. Służyć Chrystusowi to w ogóle też się kłóci z naukami świadków Jehowy, no bo przecież świadkowie Jehowy służą Jehowie, a nie Chrystusowi. Jeszcze gorszą profanacją dla świadka, no to byłoby stwierdzić, że to od Chrystusa otrzymacie należną nagrodę dziedzictwa. Tak naprawdę przecież to Jehowa daje te błogosławieństwa i wszystkie nagrody, a Jezus jest tylko narzędziem, przedstawicielem i jakimś cielakiem do składania na ofiarę, tak. Według ciała kierowniczego wynika z przerabiania wersetów biblijnych, jasno. Więc tutaj świadkowie najpierw mówią, że od Jehowy jest dziedzictwo i nagroda, a służcie Jezusowi jak niewolnicy.
Moim zdaniem Świadkowie Jehowy służą jako niewolnicy ciału kierowniczemu Świadków Jehowy. To nawoływanie, żeby służyć Chrystusowi jak niewolnicy, też takie jest nieświadkowskie. Także tutaj Świadkowie Jehowy, zwróćcie uwagę, że właśnie cała Biblia mówi w ten sposób, że Chrystus jest waszym Panem i On was będzie sądził, będzie was nagradzał, jest Panem żywych, umarłych. Ten werset nawet właśnie u świadków jest dobrze oddany, chociaż przekręcony w pierwszej części, ponieważ wzmocniony został klub przyjaciół Jehowy. I teraz drugi Tesaloniczan 2:13. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Tysiąclatka mówi, lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg jako pierwociny do zbawienia przez uświęcenie w duchu i przez wiarę w prawdę. Taki jest mniej więcej sens wersetów z przekładów normalnych. A świadkowie co zrobili? Ale za was, bracia, których Jehowa pokochał. Znowu Jehowa. Zawsze powinniśmy dziękować Bogu, gdyż On już na początku was wybrał, żebyście zostali wybawieni. Uświęcił was swoim duchem, bo uwierzyliście w prawdę. To jest najnowsza wersja świadków. Pierwsza wersja mówi, my zaś winniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Jehowę, ponieważ Bóg od początku wybrał was ku wybawieniu przez uświęcenie was duchem i przez waszą wiarę w prawdę. Tutaj jest zmienione oczywiście Pan na Jehowa. Tak naprawdę to Jezus umiłował swoich naśladowców. Ten fragment tak mówi, Kyrios. Ale ponieważ dla Świadków Jehowy jest bardzo ważny ten klub przyjaciół Jehowy, dodano tu sformułowania bracia umiłowani przez Jehowę. No nic o Jezusie, tam później mamy w wersecie 14, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli taki mały roller coaster, trochę o Jehowie, trochę o Jezusie, tak, no, ale summa summarum wychodzi, że to wszystko Jehowa. Więc ten werset też został zmieniony i robi taki miks, o kogo tam chodzi w Biblii. W końcu o Jehowę czy o Jezusa Chrystusa? No, oczywiście fragment mówi o Jezusie, ale Świadkowie Jehowy no, nie mogli tego zostawić tak, że trzeba dziękować Bogu za to, że bracia zostali umiłowani przez Boga Jezusa, że to ten Bóg wybrał od początku was i uświęcił was duchem przez waszą wiarę. No nieważne, że tego ducha właśnie miał posłać Jezus Chrystus i ich uświęcać przez tą wiarę. Wszystko odnosi się do klubu przyjaciół Jehowy, nie do Jezusa. Tak, Dzieje Apostolskie 2:42, to jest kolejny werset, na który zwrócimy uwagę. Normalne przykłady mówią, trwali oni w nauce apostołów, w społeczności i łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności i w łamaniu chleba i w modlitwach. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Sens jest ten sam wszędzie. A co mówią świadkowie? I dalej wnikali w nauki apostołów, spędzając czas, wspólnie jedząc posiłki i się modląc. Wcześniejszy przekład świadków mówi, dalej trwali w nauce apostołów i w dzieleniu się ze sobą, spożywaniu posiłków oraz na modlitwach. No więc o co tutaj chodzi? We wszystkich normalnych przekładach, nawet ten angielski tutaj przeczytam, and in breaking of bread and in prayers. Breaking to jest łamanie. I na tym słowie się skupimy, ponieważ ono zostało we wszystkich przekładach właściwie.
bo tak oddają ten fragment manuskrypty. Łamanie chleba dosłownie. A świadkowie co zrobili? Spożywanie posiłku z tego zrobili. Zrobili z tego obiad. Tak, wspólnie jedząc posiłki w najnowszej wersji, czyli jeszcze bardziej sprofanowali ten fragment. Ale powiem wam dlaczego. Ponieważ łamanie chleba w Nowym Testamencie odnosi się do wieczerzy pańskiej. Tak jak Jezus wziął, połamał chleb, dał go swoim uczniom, oni go połamali między sobą, to było wieczerzą pańską. I tego typu wieczerze, które miały przypominać im o przymierzu z Jezusem, tak, o tym, co Jezus im powiedział, żeby zrobili to na jego pamiątkę, nie powiedział tego, że róbcie to raz do roku. Oni robili to częściej, ale świadkowie Jehowy musieli zmienić we własnej Biblii to sformułowanie łamanie chleba, ponieważ ono by im się kojarzyło właśnie z wieczerzą pańską, że ona się odbywała częściej niż raz do roku u świadków, gdzie sobie podają talerzyki i kieliszki. To już jest odrębny temat profanacji tej uroczystości, która de facto żadną uroczystością nie jest tego typu u świadków, ponieważ jest mocno zmieniona i ona wręcz odcina ludziom możliwość zbawienia w ten sposób. Tak robią sataniści, podając sobie nawzajem te emblematy, żeby pokazać, że oni je tak jakby odrzucają, nie korzystają z niego. No więc tutaj zrobiono spożywanie posiłków, czyli żeby nie było tego łamania chleba, czyli tylko zwykłe żarcie, nie? Spotykają się na obiadkach takie świadkowie, nie? Tak więc ten fragment też został zmanipulowany. No i ostatni werset. 1 Koryntian 6:20, w którym czytamy w normalnych przykładach: drogo bowiem zostaliście kupieni, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele. Albowiem meście drogo kupieni. W innym przekładzie mówi: drogoście bowiem kupieni. Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Tak, a świadkowie napisali: bo zostaliście kupieni za określoną cenę. Dlatego używajcie swoich ciał do chwalenia Boga. Wcześniej świadkowie stwierdzili, że gdyż zostaliście kupieni za określoną cenę, wychwalajcie więc Boga w ciele waszym. No więc wszystkie Biblie mówią o tym, że drogo zostaliście kupieni, a Biblia świadków mówi o to, że zostaliście kupieni za określoną cenę. No więc czy Biblia świadków Jehowy jest dobrym tłumaczeniem? Ja bym tutaj nie powiedział. Ona tak jakby pomniejsza wartość ludzi kupionych krwią Chrystusa, w ogóle jakoś tak zmienia tą wartość ofiary na jakąś określoną cenę. Ja bym powiedział, że to chyba jakiś antychryst tłumaczył tą Biblię, żeby z wielkiej ceny, że ta ofiara jest drogocenna, zrobił jakąś określoną cenę. No więc jeśli ja miałbym jeszcze coś powiedzieć, co mogli świadkowie zasugerować, to określona cena to może być nawet złotówka albo dolar w tym wersecie u świadków. A w innych normalnych przekładach jest powiedziane wprost: drogoście bowiem kupieni, albo za wielką cenę, drogo kupieni, wielką ceną nabyci, tak? I świadkowie właśnie w ten sposób bezczeszczą Biblię, jej znaczenie. Na tym zakończę swoje nagranie. Tych wersetów mam trochę więcej, ale dzisiaj nie będę zamulał, bo to raz, że trwa trochę, a dwa, moja żona już przewraca oczami i daje mi znaki, żebym kończył. Więc myślę, że więcej wam będę mógł pozamulać następnym razem. Bardzo mi zależy na tym, żebyście komentowali moje filmy, żebyście też pisali o swoich spostrzeżeniach co do zmian w Biblii Świadków.
ponieważ jest to bardzo ważny temat, ponieważ świadkowie uważają, że mają taką samą Biblię. Jest to bardzo duży gwóźdź do trumny Towarzystwa Strażnica. Jeśli ktoś widzi, że Biblia, jaką się posługuje i twierdzi, że ona jest taka sama, jest taka czysta i taka właściwa i taka pełna prawdy, okazuje się zmanipulowanym przekładem. I niby to nie wszędzie tak jest, nie w całej Biblii, ale tych fragmentów, które mocno mówią o tym, że Jezus jest Bogiem, że to nie tylko jakaś tam mała grupka ma prawo dostąpić zbawienia, jakie obiecał Jezus swoim naśladowcom, że nie ma jakichś dwóch grup, pierwszych, drugich owiec, że tych fragmentów jest pełno, ale one zostały zmienione. I to bardzo mocno wspiera fałszywe nauki ciała kierowniczego. I to byśmy chcieli ujawniać i ja bym was prosił, żebyście, jeśli macie dodatkowo jakieś inne wersety albo macie swoje spostrzeżenia, jakieś emocje, które wiązały się z odkryciem, że ta Biblia Świadków jest zmieniona, chętnie się dzielcie w komentarzach. Łapka w górę, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie, jeśli chcecie otrzymywać wiadomości o tym, że jakiś film jest, to dzwoneczek. A ja was serdecznie pozdrawiam i do następnego.